Siemaneczko, ja jestem Seedok, dzisiaj witam was w odcinku, oceniam wasze grafiki. Oczywiście wszystkich grafik nie ocenię, ponieważ na moim serwerze jest ich trochę dużo i wybiorę tam z 10 prac. Nie będę ich oceniał, co prawda, od 0 na 10 powiem, co jest spoko, co by poprawić. Możecie zostawić subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, byłoby mega spoko i bardzo bym się cieszył. Oraz możecie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że filmik wam się spodoba. Jeśli będziecie chcieli więcej, piszcie w komentarzu, zobaczcie jaki będzie odzew. I wydaje mi się, że widzimy się we wtorek z odcinka, jak montować jak Kamil Lepa, więc spoko będzie odcinek. W końcu się czegoś nowego dowiecie. Trzymajcie się i widzimy się w odcinku. Okej, znajdujemy się na pulpicie. Nie chcę, żeby ten materiał jakoś długo trwał. Wydaje mi się, że moja kamerka nie będzie tutaj przeszkadzać. Przechodzimy do grafik. Jesteśmy już na moim kanale, na moim serwerze. Odcinek grafiki od widzów. Na początku wysłał nam pracę Punkit. No to Punkit. Nie wiem, czy to jest render robiony, czy to jest render z internetu. Nie czytałem przed odcinkiem grupy, jak tam pisaliście. Wszystko spoko, aczkolwiek na pewno dałbym jakiegoś blura z tyłu, napisy, jakiś cień i ewentualnie trochę pokombinował jeszcze z fontem i czcionką. Cień na render. Te lampki mogłyby być też na przykład na dole. Dodałbym światełka i usunął te partikle z napisu i wtedy byłoby naprawdę spoko. Miniaturki, mówię, nie oceniam, tylko mówię, co by poprawić. No ale tak ogólnie miniaturka no nie jest zła, tylko jeszcze do poprawy niektóre rzeczy. To chyba tyle, lecimy dalej. Następny Hubercik. Zrobiłeś naprawdę fajna miniaturka, podoba mi się. Tylko jedyne, co mnie tutaj boli, to te layer style, w sensie kolorki. Według mnie nie są dopasowane i jak sobie je przybliżę, to są takie niewyraźne, ale cienie i kolory są ładnie dobrane. Poprawiłem tutaj na pewno tą czcionkę. Skin nie wiem, czy z internetu, czy sam robiłeś. Jeśli sam, to mega, jeśli z internetu, no to tak średnio. Ogólnie na pracach podobają mi się światełka i do niektórych prac również pasują sunbursty. Spoko jest miniaturka, tylko nad napisami bym na pewno pokminił. Dobra, przechodząc dalej, Michał. W tym odcinku ocenię 10 prac, czyli teraz jest trzecia. Na pewno podobają mi się te liście, są mega fajne. Czcionka. Według mnie jest spoko. W sensie kontrast i nasycenie tej miniaturki też jest ładne. Podobają mi się takie miniaturki. Mógłbyś dać bardziej ten żółty, taki wyrazisty, mocniejszy. Poza tym chyba nie mam się do niczego przyczepić, ewentualnie jakieś kolorki. Ale naprawdę miniaturka jest prosta, ale podoba mi się. Naprawdę jest spoko. Ewentualnie coś z tym fontem bym zrobił, żeby był bardziej taki mocniejszy żółty. I tyle. Kolejną osobą jest świąteczny budzik. Chyba pisałeś, że render z Chin jest zrobiony jakby samemu. To naprawdę mega. Ten font i napis totalnie się nie komponuje tutaj pod choinką. Dałbym go gdzieś indziej i po prostu inny rodzaj fontu i pobawiłbym się wszystkimi opcjami, może nie wszystkimi, ale cieniem, błyskiem i tak dalej w napisie, gradientem. Choinka to sztos wygląda, podoba mi się. Miniaturka jest naprawdę spoko, tylko najgorzej z tym. Jest prosta, ładna, tylko font bym zmienił. Poza tym jest naprawdę wszystko na spoko poziomie. Kolejną pracą jest baner Punkita. Punkit, co ja tu mogę powiedzieć? Dużo jest na pewno na tym banerze. Choinki, efekty i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, font totalnie mi nie siedzi, totalnie. I jak masz tu tą postać, w sensie siebie, to masz tu takie, widać to, w sensie taką krawędź, która nie idzie do końca, tylko jest tak ucięta. Na pewno bym to poprawił. Font też bym poprawił na jakiś inny. Font, bo jakby kolor i co tu nałożyłeś, te takie kreski, to jest spoko, tylko font mi się nie podoba i wykminiłbym jeszcze jakieś tam efekty, nie wiem, może jakąś głębię, totalnie bym coś pokombinował z tym, bo średnio mi się to podoba. A poza tym baner jak baner, jest ok, świąteczny, tutaj się nie mam też do niczego doczepić, więc tutaj wyszło naprawdę też ok. Żelek, wysłałeś chyba 3 prace. Dobra, Żelek wysłał 3 prace, ja ocenię tylko jedną. Miniaturka, jakość, w sensie ja wiem, że ja sam nie mam zajebistej jakości miniaturek, ale są takie piksele jakby. Ta strzałka jest trochę niewyraźna i nie podoba mi się to, w sensie na pewno nie dałbym czerwonej kropeczki, tylko dałbym inną. Tak samo inny prostokąt i pozmieniałbym lekko kolory. Nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Światełka może bym dodał. I chyba tyle tak naprawdę. Kolejna grafika od Kleja. To jest awatar tym razem. To jest chyba 7. praca. Kleja naprawdę fajny awatar. Dużo efektów. Tylko nie podoba mi się znowu font. Obrys mi się nie podoba tego. Bo czarny z tym cieniem, to nie pasuje mi totalnie. I tak YouTube to tak ucina, tak samo jak ja mam kamerkę, w sensie w taką elipsę. No więc to mi średnio siedzi tak naprawdę. I coś też bym zmienił w tym napisie. Światełka dodał i wszystko by byłoby mega spoko. Dobra, kolejna praca, to już było wysyłane, Frenzy to wysłał. Pawliks, no to tu już jak tak patrzę, to na szybko ocenię to, no tu jest dużo do poprawy, bo to jest fest prosty i takie podstawowe. Dobra, Hubercika możemy jeszcze ocenić. W sumie to mogę ocenić tak jeszcze kilka prac do 10 minut. Baner ładny, podoba mi się. Światełka są tak, mi się wydaje, że to są światełka wewnątrz. Trochę bym może krycie ich zmniejszył. Efektów jest lekko za dużo, przyciemniłbym lekko. I jeszcze jakby przyciemniłbym i dałbym światełka. I wtedy byłby naprawdę spoko efekt. Tu też bym dał cień czarny, nie zapomnij dać łapkę. I tu tak samo. Nie wiem co to jest, to czarne i to takie niebieskie, bo tak średnio przez to napis widać. Ale to ten baner ładnie wygląda. Tylko no jest do dopracowania jeszcze trochę. Dobra, szybko lecimy dalej. Shadow, no tu jest dla mnie jakby fanart. Jeśli chcecie jakieś odcinki z fanartów, piszcie poniżej w komentarzu lub paczki od widzów, chociaż no nie wiem, żeby mi ktoś coś wysłał. No prosty banner mega, no co ja mogę powiedzieć, no. Tła nie ma, jakieś efekty by się przydały. Ja jestem też tak wycięty, tak no tak średnio, ale dziękuję Ci za to, że w ogóle postarałeś się i coś tam zrobiłeś. Aczkolwiek no, tutaj bym to rozmienił, ale za chęci dziękuję. Świąteczny budzik. To jest ogólnie chyba Shadow Teamplay, tak mi się wydaje. Tutaj Shadow, no nie będę już oceniał i to jest ostatnia praca na dzisiaj do oceny. Wszystko spoko. Ale tak samo cień na font bym nałożył i cień na render, w sensie na tego skina. I jedyna rzecz, której nie lubię i którą zawsze naprawiam lub staram się, jak zapominam, to te krawędzie. Macie w Photoshopie, pokażę wam, gdy jesteście w waszym Photoshopie, wrzucacie jakiekolwiek zdjęcie, widzicie tutaj te krawędzie są jakby takie wyraźniejsze, a tutaj są takie postrzępione, chociaż na miniaturce nie wiem, czy to aż tak widać mocno. Pokażę wam, jak zrobić, żeby te krawędzie były takie bardziej wyraźne. Tutaj wchodzimy, klikacie rozmywanie, no i gdy macie tam skina, rendera lub siebie, zmniejszacie to, no i rozmywacie po prostu. Tego już teraz nie będzie widać, ale na przykład na włosach były bardziej wyraźne, teraz są rozmyte. O, no i tak to działa po prostu. Mówię, dodałbym tutaj cień, światełek raczej nie, może ewentualnie sunburst bym trochę zwiększył, filtr kamera raw na skina, no i to w sumie tyle. Widzimy się już na zakończeniu odcinka. Okej, już na samym końcu. Chcę to szybko dograć, bo mi teraz światło będzie na pokój padało, a rolety dopiero będę miał może za 2 tygodnie albo za tydzień. Na samym końcu powiem wam tak, jeśli wam się to podobało, możecie strzelić łapeczkę w górę, zostawić subskrypcję na moim kanale. Zapraszam też na drugi mój kanał, tam są streamy prawie codziennie. Jeśli się to przyjmie, będzie jeszcze kolejny odcinek. Widzimy się we wtorek na kolejnym odcinku z jak montować jak Kamil Lepa. To wszystko, dziękuję wam, trzymajcie się i wesołych świąt! Keep me safe.